Lubomirscy to potężny książęcy ród wywodzący swe korzenie z Małopolski. Przez wiele stuleci posiadali znaczącą pozycję w Rzeczpospolitej. Dzięki utalentowanym dowódcom wygrywali ważne dla kraju kampanie i bitwy, znacząco wpływając na politykę państwa polskiego. Dziś opowiemy Wam o jednym z nich, awanturniku i hulace Jerzym Ignacym Lubomirskim, protoplaście rozwadowskiej linii rodu, która na losy miasta wpływała przez ponad dwa stulecia. Jerzy Ignacy urodził się w 1687 roku jako pierworodny syn Hieronima Augustyna Lubomirskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, a kilka lat później najpoważniejszego kandydata do polskiej korony i Konstancji de Altenbockum. Był chrześniakiem Jana III Sobieskiego. To właśnie król trzymał go do chrztu, nie całkiem zresztą bezinteresownie. Chciał zdobyć poparcie rodziny Lubomirskich dla swych planów elekcyjnych, zmierzających do wyniesienia na tron syna Jakuba. Dzieciństwo młodego księcia upływało w cieniu wielkich wydarzeń politycznych. Na przełomie 1695 i 6 roku, był to ostatni rok panowania Sobieskiego, w Rzeszowie odbywały się zjazdy rodu Lubomirskich z Potockimi i Sieniawskimi. Na zjazdach tych kreślono wizję przyszłej elekcji. Samego Hieronima Lubomirskiego uważano za wodza całego rodu i najpoważniejszego kandydata do korony. W tej atmosferze Jerzy Ignacy obserwował zakulisowe rozgrywki i spotkania na najwyższym szczeblu, w które zaangażowany był jego ojciec. Jednak, jak wiemy z historii, elekcyjne plany Hieronima spaliły na panewce, a on sam został ostatecznie odsunięty na boczny tor. Nastoletni Jerzy Ignacy dorastał u boku sławnego ojca, pobierając jednocześnie nauki w Kolegium PR-ów Rzeszowskich. Tej nauki jednak nie dokończył, bo już w 1702 roku z nakazu ojca wyjechał do Siedmiogrodu, licząc na zdobycie węgierskiej korony. Korony nigdy się nie doczekał, ale lata spędzone poza granicami kraju okazały się pod wieloma względami bardzo owocne. Uzbroiły młodego Jerzego Ignacego w wiedzę z zakresu sztuki politycznej i wojennej. Posiadł wówczas niezwykłą wręcz zręczność we władaniu bronią białą i palną. W 1706 roku 19-letni Jerzy Ignacy po śmierci ojca stał się panem Rzeszowa z przyległościami, ale ambitnych planów Hieronima nie udało mu się zrealizować. Oddał się natomiast pod opiekę swego krewnego, hetmana Sieniawskiego i związał na dobre i złe z Augustem II Sasem. Przebywając z królem to w Dreźnie, to w Warszawie prowadził hulaszczy tryb życia. Temperament pchał go do wojaczki. Co ciekawe, posiadał nawet swoją własną chorągię frajtarską, choć niechętnie chciał z nią wyruszyć na arenę wojny północnej. Musiałby wówczas opowiedzieć się po stronie Augusta II lub Karola XII, a wzorem ojca wolał czekać na rozstrzygnięcie i nie narażać się. W 1709 roku sytuacja w kraju była niezwykle skomplikowana. Wojska szwedzkie wkroczyły do województwa rzeszowskiego, niszcząc i grabiąc dobra Lubomirskich, którzy poparli zdetronizowanego Augusta II. Po klęsce połtawskiej zarówno Szwedzi, jak i chorągwie Leszczyńskiego zaczęły wycofywać się w rejon Wielkopolski. W ich miejsce nadciągnął hetman Sieniawski. Do Polski wrócił też August II, a dla Lubomirskiego nastał burzliwy okres życia żołnierskiego. Książę wyruszył w pole i kolejne lata upłynęły mu na działaniach partyzanckich przeciwko oddziałom szwedzkim i zwolennikom Leszczyńskiego. Augustowi II zawierzył bezgranicznie i wraz z nim zaczął pacyfikować Rzeczpospolitą, grabiąc dobra przeciwników politycznych. Lubomirski dorobił się w tym czasie opinii arcyhultaja. W kraju tymczasem wzrastał zamęt. Szlachta zaczęła się burzyć zbrojnie przeciwko nadużyciom Sasów i ludziom takim jak Jerzy Lubomirski. Zawiązała się wówczas Konfederacja Tarnogrodzka, a książę bez skrupułów rozpoczął działania przeciw konfederatom, co stało się najciemniejszą kartą w jego życiorysie. W 1715 roku szczęście się jednak od niego odwróciło. Liczący 1000 koni oddział został doszczętnie zniesiony przez skonfederowaną szlachtę, a książę ledwo uszedł z życiem. Zemścił się za tę klęskę srogo, łupiąc później Zamość i Częstochowę. Burzliwy okres jego życia zaczął się jednak powoli kończyć. W 1716 roku, kiedy zamieszki w kraju nieco ustały, Lubomirski przybył do Warszawy. Król nagrodził jego wyczyny w walkach z konfederatami zgodą na małżeństwo z jedną ze swych metres, Marianną Bielińską. Książę był zadowolony z tego mariażu. Pierwsze lata wspólnego życia małżeńskiego były dość rozrywkowe. Małżonkowie spędzali czas w Dreźnie, w Warszawie, do rzeszowskich dóbr, wpadając jedynie po gotówkę. Światowe życie nie było tanie.
Ten nowy okres w życiu księcia nie był jednak do końca pomyślny. Dzieci były słabe i chorowite, a jego samego omijały awanse i w ostatnich latach panowania Augusta II nie odgrywał w życiu publicznym już praktycznie żadnej roli. Po opuszczeniu dworu królewskiego książę coraz częściej bywał w Rzeszowie, jednak szczęścia tam nie zaznał. W 1730 roku, po 12 latach małżeństwa, zmarła Marianna Bielińska, która nie tylko przyczyniła się do poprawy bytu swych rzeszowskich poddanych, ale miała także pozytywny wpływ na księcia, który z hulaki i rozbójnika przekształcił się w kochającego ojca i męża. W okresie ich małżeństwa Rzeszów zaczął się rozwijać, a i sam książę dążył do powiększenia swych posiadłości. W 1723 roku przejął dobra położone w rejonie Rozwadowa. Zakup tych nadsańskich włości zaowocował w przyszłości przeniesieniem tam rodowej siedziby Lubomirskich z Rzeszowa do Charzewic. W czasie wojny północnej nadsańskie dobra Rozwadowskich zostały zadłużone i zrujnowane. Na rodzinnym zjeździe Rozwadowscy postanowili więc sprzedać schedę po ojcu. Szukali kandydata do kupna, a ich wybór padł na księcia Jerzego. Ten nabył je w 1723 roku, rok później powiększył majętności o Rzeczycę Długą, a w 1725 o część Rzeczycy Okrągłej i Woli Rzeczyckiej. Zorganizował na tej podstawie dwa rozległe klucze dóbr – Charzewicko-Rozwadowski i Długorzeczycki. Początkowo książę wypuszczał nadsańskie dobra w dzierżawy, które przynosiły mu niemałe dochody. Warto dodać, że w tym okresie księcia uważano za jednego z najbogatszych magnatów ówczesnej Rzeczypospolitej. Miał wobec posiadanych dóbr swoje koncepcje, ale śmierć żony wstrzymała ich realizację. Sytuacja zmieniła się, gdy książę podjął decyzję o powtórnym ożenku. Wiemy, że od końca lat 30. zajął się tymi dobrami dość energicznie. Po pożarze kościoła parafialnego w Charzewicach zdecydował o jego odbudowie w Rozwadowie. W 1741 roku sprowadził do Rozwadowa kapucynów, w którym wkrótce ufundował klasztor, a 3 lata później wyjednał u Augusta III nowe przywileje dla miasta, które dzięki temu stało się centrum regionalnego handlu. Po zgonie Augusta II w księciu odżyły młodzieńcze marzenia o koronie. Wraz z krewniakiem Teodorem Lubomirskim, wojewodą krakowskim, opowiedział się przeciw jednoduszności narodu i kandydaturze Stanisława Leszczyńskiego. Jego plany związane z objęciem polskiego tronu, jak wiemy, nie spełniły się. Książę ostatecznie poparł kandydaturę Augusta, syna zmarłego Sasa. Co ciekawe, od tego czasu Jerzy Ignacy coraz więcej przebywał w Rzeszowie i coraz bardziej stronił od stolicy. Książę, mając już 5. krzyżyk na karku, rozpoczął poszukiwania nowej żony. Jego wybranką została Joanna Baronówna von Stein-Zujettingen. Przyszłych małżonków dzieliła pokaźna różnica wieku, 36 lat, i trudno było w tym wypadku mówić o wielkim uczuciu. Małżeństwo zostało wszak zaaranżowane z rozsądku i dla potomków. Od początku lat 40. książę powoli tracił siły. Zdrowie zaczęło mu szwankować już w 1739 roku, kiedy podczas polowania został postrzelony w twarz i prawe oko. Uniknął kalectwa, co przypisywał wstawiennictwu i opiece Matki Bożej. Sam wypadek był jednak momentem zwrotnym w jego życiu. Coraz większą stawała się jego pobożność. Wspierał rzeszowskich bernardynów i pijarów. Uposażył kościoły. W takich okolicznościach doszło też w Rozwadowie do budowy 2 obiektów sakralnych – farnego i klasztornego. Po spaleniu się świątyni parafialnej w Charzewicach, co nastąpiło około 1736 roku, samowolnie polecił wybudować nową farę w obrębie Rozwadowa, a rok po jej poświęceniu ufundował klasztor i kościół kapucynów. Budowę murowanej świątyni i konwentu rozpoczęto w 1743 roku, a ich uroczyste poświęcenie nastąpiło 10 lat później, 14 października 1753 roku. Fundator nie doczekał jednak zakończenia budowy i oficjalnego przekazania obiektu kapucynom. Zmarł 19 lipca 1753 roku. Jego ubrane w habit ciało trafiło do podziemi kaplicy Matki Bożej u rzeszowskich bernardynów. Po konsekracji kościoła klasztornego złożono je w Rozwadowie, gdzie spoczywa do dnia dzisiejszego.
Tak zakończył żywot książę Jerzy Ignacy, założyciel nowej rzeszowsko-rozwadowskiej linii lubomirskich, która związała się z Rozwadowem na ponad 2 stulecia. Jeśli zainteresowały Was dzieje rodu lubomirskich, już dziś zapraszamy na kolejny odcinek im poświęcony. Do zobaczenia wkrótce.